Siema. Oglądaliście taki film z Robertem De Niro, Depresja gangstera albo Nawrót depresji gangstera? To taka komedia jest. A teraz oglądacie kanał Basil TV i mam nadzieję, że koniec depresji youtubera. O tym będzie oddzielnie zupełnie materiał, ja wam opowiem, co tam się działo, bo już tych moich powrotów była cała masa. Ale nie umiem tego przerwać. Teraz troszeczkę zmieniłem nastawienie. Opowiem wam o tym dokładnie. I słuchajcie, teraz tym unboxingiem, bo będzie to unboxing drukarki 3D firmy Creality. Jest to model S10 Pro i do tego edycja V2. No, jak na pewno widzieliście moje gadżety i moją bogatą kolekcję, z której dumny jestem bardzo. I bez tego nagrywania to jest jak pokój schizofrenika, mówię wam. Ja już muszę po prostu nagrywać te filmy, bo bez nich to wszystko nie ma sensu najzwyczajniej. To brakowało tutaj tylko drukarki 3D właśnie, która będzie mi pięknie uzupełniała jakieś elementy do dronów, mocowania do kamer, włączniki do światła, całą masę przeróżnych rzeczy, które można sobie drukarą zrobić, jak sami dobrze wiecie na pewno. I jedziemy z tym. USMC Kabar. Tylko po to go kupiłem, żeby pudełka do tego kanału otwierać. Wyobrażacie to sobie? Jak nie zostawiliście mi jeszcze łapki w górę ani subskrypcji, to wiecie, gdzie to zrobić, tam gdzieś na dole. Dobra, jadę z tym unboxingiem. Trochę spontanicznie. Ach, Boże, jak się cieszę. Na tą drukarę czekałem troszeczkę czasu. Miała być w 24 godziny u mnie na chacie, ale jednak jechała blisko miesiąc. Pewnie się przeliczyli troszeczkę ze stanem magazynowym i musiałem dłużej czekać. Oczywiście do drukarki dostaniecie link w opisie, jak i do sklepu, w którym ją kupiłem. Koniecznie. Nie wiem, co tam u was słychać, bo u mnie różnie było w życiu. Dobra, teraz będę się z tym szarpał, bo widzę, że będzie co wyrywać. O Boże. Ale bez sensu, zobaczcie, mam dwa dodatkowe kartony, żeby tylko to obok zapakowali. Czajcie to w ogóle? Dwa kartony. Ale jest ciężka. Zamówiłem sobie do niej dwa oddzielnie filamenty. Jeden PLA. Tak, to pewnie będą one. To zacznę sobie od tego. Ciekawe, czy będą dwa, czy tylko jeden, bo mi to wygląda na tylko jeden. Chyba, że drugi będzie w środku z drukarką, a jak nie... Tak, to jest jeden i to jest najprawdopodobniej ABS. Tak, dokładnie. Ciekawe, czy kontrast mnie tam łapie dobrze. Tak, to jest ABS. Tutaj go sobie rzucę na razie. No i jadę z tą drukarą. Zmienię sobie kamerkę, żebyście to wszystko widzieli, co ja tu wyczyniam. Okej. Pięknie. Tutaj jest filament PLA dorzucony standardowo razem z drukarą, czyli jednego mi chyba nie wysłali, na to wychodzi. Pięknie. Pięknie. Czy tutaj jest? Nie. To są elementy do składania tej drukary. Dobra, to ja ją wyciągnę i wrzucę sobie na biurko, tam gdzie będzie jej miejsce. Bo jeszcze kawałek miejsca mi na biurku zostało. Jak to się robi? Okej. Nie spadła, to nie jest źle. Mam ją. Wyciąć. Ja pier... Ola, kozacko. Jest to nienormalny, normalnie.
Normalnie, nienormalnie. Dobra, i zrobię tak, że proces skręcania drukarki pozwolę sobie przewinąć po prostu, bo to pewnie mi zajmie więcej niż w instrukcji było. Dobra, to zaraz jestem. Patrzcie na ten cały chleb, który ja tutaj zrobiłem. Filamenty, mam trochę tych części od drukary. A to jest drukara, podłączona już. I teraz, zgodnie z instrukcją obsługi, tam zwalczyłem tych parę śrubek. Postawiłem ją tutaj, musiałem drobny cable management z tyłu zrobić, żeby w ogóle znaleźć miejsce do zasilania. Dobra, i tutaj mamy, że mogę już ją podłączyć do zasilania. Wiecie co? Dla mnie odrobinę wątpliwa jedna sprawa jest, czy ja na pewno dobrze podłączyłem tą taśmę, ale tak logika mi podpowiada, że ona nie może się w jakiś sposób obracać, tylko tak to powinno iść, co nie? To chyba była jedyna rzecz, którą mogłem źle zrobić. Drukarka mi chyba raz prawie spadła, ale ja uwielbiam właśnie ten motyw, gdy wyrywam coś z pudła i nie bez względu na jak to się skończy, muszę ją szybko podłączyć i zobaczyć, jak to działa. Dobra, to jedziemy z tym. Tutaj mam włączniczek. Cyk. No nie wiem, na razie nic się nie dymi, to znaczy, że jest jakiś mały plus. Brakowało mi YouTube'a bez kitu. Dobra. Drukara działa i teraz nie robimy bananowej jazdy, ja nie będę udawał, że się na tym znam. Zostawię to wszystko tak jak jest. A jeszcze wam tylko przerzucę, co tutaj było. Powiem wam tak, bardzo jestem zadowolony, elegancki zestaw kluczy. Użyłem tylko dwóch imbusów, ale mam jeszcze mały tam zestaw. To jest głośne. Przestawię mikrofon na chwilę. Jest głośna. Czyli tak pewnie spać w tym pomieszczeniu, gdy ona będzie sobie pracowała, to mało prawdopodobne, że będzie relaks wtedy. No, wracam z powrotem. Zestaw kluczy, fajna instrukcja obsługi, łopatka do odklejania wydruków, elegancki kabelek mini USB. Nie wiem, co to, karta gwarancyjna? Jezu, tego jeszcze nie otwierałem. Co to jest? Szczypciki! Taki kocur. Sorry, że jedną ręką. No, szczypciki centralnie. Szczypciki, mój kabar. Tutaj jest coś jakby... grubościomierz, pewnie szczelinościomierz, o, szczelinomierz, tak to się mówi. Będę pewnie mierzył ten odległość dyszy od stołu. Stół się pewnie nagrzewa, teraz ciekawe, co tu się w ogóle dzieje. To jest cosio i jakiś pędraczek mały, niewielki. Dobra, ja zrobię sobie dokładny research, tu jakiś drucik. I odkrywam tą drukarę i w ogóle całą przygodę zaczynam z drukarkami 3D i na pewno będą jakieś porąbane druki na moim kanale. Zobaczymy, jak mi się to poszczęści.
jak to będzie szło i niedługo was zapraszam. Siemanko, witam was serdecznie na ekranie mojego komputera. Chciałbym teraz wam pokazać tą stronę software'ową, którą musimy przebrnąć, żeby zacząć druk 3D. Zaznaczam też, że to nie jest tutorial, tylko takie moje prywatne doświadczenia i rozkminy na ten temat. Także nie gniewajcie się ci profesjonalni, którzy na to patrzycie. Mam nadzieję, że za bardzo nie kaleczę rzemiosła. I zobaczcie tak, od czego musimy zacząć, czyli program, na którym modelujemy swoje pierwsze modele. Zobaczcie, to jest moje pierwsze cacuszko. Siedziałem nad tym chyba ze 3 wieczory, dobre. Parę ładnych godzin przy tym spędziłem. Jest to model ramy do mojego Ishin Wizard TS215, do mojego drona. Oryginalnie ta rama w tym miejscu nie miała tych ogonków tutaj, tylko była zakończona takimi małymi ogoneczkami i tutaj były trytytki i na nich były przyczepione anteny. No i ja te anteny pogoliłem, bo te trytytki mi się popodginały w śmigłach. Pogoliłem anteny i pomyślałem sobie, że zrobię taką ramę, która będzie miała wbudowane prowadnice na anteny. Jak widzicie, tutaj mamy otwory, którymi poprowadzę sobie te antenki i powiem wam, że już wydrukowałem tą ramę, także wyobraźcie sobie, albo spróbujcie sobie przynajmniej wyobrazić, jakie to jest uczucie, gdy macie szansę wydrukować swój własny projekt i dotknąć czegoś, co modelowało się na ekranie własnego komputera. No po prostu coś niespotykanego i polecam serdecznie dla każdego, kto jest oczywiście zajarany tematem, żeby tego spróbować kiedykolwiek w życiu. Także to jest mój model, a aplikacja to jest Autodesk Fusion 360. Aplikacji do oprogramowania jest cała masa. Autodesk Fusion to jest taka drobinę wyższa półka, już jedno z tych trudniejszych oprogramowań, środowisk, w którym trzeba się tam troszeczkę nauczyć, żeby ruszyć, ale powiem wam, że wiecie sami, tutoriali na YouTube jest cała masa, wystarczy się troszeczkę przyłożyć i myślę, że lepiej zacząć od czegoś bardziej zaawansowanego, żeby się nie przyzwyczajać do tych programów prostszych, z których będziemy musieli później przechodzić na coś bardziej zaawansowanego, bo będziemy mieli większe oczekiwania później. Także myślę, że lepiej skoczyć na głęboką wodę i zacząć od czegoś takiego jak Autodesk Fusion 360 właśnie. Także to jest mój pierwszy projekt. Pokażę wam projekt, który pobrałem z sieci. Nie zrobiłem tego sam, ale zobaczcie, jakie cacka można tutaj robić. To jest dwuelementowa czaszka w ogóle. Na pewno sobie ją kiedyś wydrukuję. Widać, jak zaawansowane detale tutaj są. Zobaczcie, jak pięknie zęby są zrobione. No jest po prostu kozacka, nie? Czaszkę pobrałem i zaraz, może w tej chwili wam pokażę, skąd możemy pobierać swoje modele, gdy niekoniecznie mamy zrobione. Zobaczcie, przygotowałem dla was dwie fajne strony. Oczywiście jak macie na myśli jakieś strony, z których można pobierać modele, z przyjemnością skorzystam i udostępnię je w opisie filmu pod tym materiałem. Zobaczcie, są to dwie strony, zaczniemy od free3d.com i tutaj są modele, zacznijmy na przykład Bird, sobie wpiszemy ptaszek, zobaczymy, co nam znajdzie i zobaczcie, modeli jest cała masa, są modele darmowe, są modele płatne i tego jest całe mnóstwo. Uwierzcie, czego byście nie wpisali, to znajdziecie, tylko że słowa kluczowe najprawdopodobniej muszą być po angielsku. I druga strona według mnie jest lepsza, to jest thinkverse.com i tutaj wszystko praktycznie jest płatne, nie? Z tej stronki pobiorę sobie do tego materiału, żeby tak troszeczkę to ładnie sfinalizować, ten stateczek. Nie wiem czemu, ale wszyscy youtuberzy testują tym stateczkiem. Znaczy domyślam się, bo ten stateczek ma tutaj taki łuk. Można nim sobie dobrze przetestować drukarkę, czy jest odpowiednio skonfigurowana, czy ładnie nakłada warstwy i w ogóle. Dobrze, także wiemy, skąd pobierać modele, wiemy, na czym modelować i od jakich aplikacji mniej więcej, w jakich środowiskach trzeba zaczynać. Ja wam wiele ich nie pokażę, ale jak wiecie, jak będę miał jakieś większe doświadczenie, z przyjemnością się tym podzielę, bo czymże jest szczęście, którym się nie można podzielić, prawda? Także pobieramy modele, modelujemy modele i dalej, gdy już mamy gotowy model i wiemy, do jakiego formatu go musimy zapisywać, ja wam pokażę szybciutko i sobie też przypomnę, bo wiem, że nie każdy format działa, to wiem, że nie był to F3D, tylko OBJ, z końcówką OBJ na pewno pliki mi działały. I mam tutaj na myśli aplikacje, które się nazywają Slicer, bo model 3D to jest struktura 3D, którą musimy przenieść do oprogramowania, które rozumie nasza drukarka 3D.
I tutaj mamy slicer od firmy Creality, który dostałem razem z drukarką. Jak widzicie, to jest markowa aplikacja od Creality i szczerze mówiąc, ona jest bardzo uboga. Na pewno działa, bo pierwszy druk, który wykonałem, ja Wam szybko spróbuję znaleźć ten druk teraz i pokazać, od czego zacząłem, bo w ogóle okazało się, że drukarka, złożenie jej do kupy to był jeden krok, a drugi to był nauczyć się poziomować stół i zrozumieć odrobinę ten software, którym musimy się na samej drukarce posługiwać, prawda? I to było Calibration Cube, tak jest. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, to była ta kosteczka. Obok to jest, wyrzucę. Calibration Cube, ten sześcian ma... Dobrze mówię sześcian, Boże, już myślałem, że głupoty gadam. Widzicie, tutaj mamy trzy osie, X, Y i Z. I dzięki tej kosteczce możemy sprawdzić również, jak dobrze jest skalibrowana nasza drukarka. Także wyobraźcie sobie mój pot na czole ze szczęścia, gdy ten druk ruszył i gdy wyszedł autentycznie pięknie. Ja z podniety, już było bardzo późno, zerwałem tą kosteczkę ze stołu i pobiegłem następnego dnia do pracy. Pozdrawiam wszystkich, którzy już ją mieli w rękach, bo po prostu musiałem się wszystkim pochwalić, że udało mi się coś wydrukować na mojej drukarce. Jak widzicie, w lewym górnym rogu mamy podstawowe funkcje takie do wybrania, jak rodzaj filamentu, z którego będziemy korzystać, czyli PLA, ABS, PLA i ABS innej firmy. Także tutaj tych ustawień nie ma zbyt wiele. Mamy do wyboru podstawę do wyboru, czy sam obrys, czy tratwa jest do zrobienia, druk szybki, normalny, wysokiej jakości. Przepraszam. I tego jest naprawdę niewiele. I teraz Wam pokażę. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które doradzały mi odrobinę, z czym mam ruszyć, ale to już były takie rady bardziej zaawansowane i to były osoby, które już przebrnęły przez te pierwsze kroki druków 3D i one już naprawdę rozumieją, jak się te aplikacje konfiguruje i niestety odrzuciłem część tych propozycji, bo zwyczajnie muszę przebrnąć przez te pierwsze podstawowe sam, żeby dopiero zrozumieć, jak to wszystko działa. Także kolejnym krokiem według mnie, kolejną taką aplikacją, slicerem, takim bardziej pro już niż ten od Creality, jest slicer Cura. Cura Ultimaker. Jak widzicie, tutaj przy wyborze jakości na druku, na przykład jak weźmiemy sobie low quality, to tutaj widzicie, tutaj już, tu już się dzieje magia. Wysokość warstwy, grubość ścianki, grubość krycia góry, ile warstw będzie miała sama góra, no, ilość wypełnienia, rodzaj wypełnienia, tego jest cała masa tutaj, uwierzcie mi. I z tym już można coś pokombinować. Tutaj możemy wybierać rodzaje tych podpór do naszego druku i z tego slicera udało mi się zrobić właśnie ciekawsze druki i pokażę Wam, co robiłem. Padło akurat tak, że moje koleżanki, dziewczyny, które poznałem na łyżwach, one mnie tam zainspirowały do morsowania. Pozdrawiam serdecznie Wiolę i Patrycję. Po prostu pomyślałem, żebym im coś zrobił, no nie? I zobaczcie, wpadłem na taki zwariowany pomysł, żeby zrobić im taki breloczek, bo dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami. I to jest taki breloczek. Best Friends Forever, Patrycja i Viola. Nie wiem, czy to dobrze widać. Powinno być w miarę dobrze widać. O, zobaczcie. To jest takie serduszko, przedzielone na pół. Zrobiłem mocowanie, zrobiłem to też właśnie w Autodesku Fusion 360. Pokażę Wam też, jak to wygląda w samej aplikacji. Tak jest, to będzie to chyba. Tak, tak to wygląda w apce w Fusion 360. Fajne cacko, powiem Wam szczerze. I to też było kilka kroków, kilka błędów, które popełniłem, bo przy tym rozmiarze druku użyłem wcześniej innego rodzaju czcionki, który już Wam pokazuję. No, to był chyba najpierw ten. Nie, to jest bez czcionki, sorry. O Boże, a tu już w ogóle nic nie ma. No, to będę musiał po prostu Wam opowiedzieć, że użyłem czcionki, która jest nieco drobniejsza, bardziej jakby piórem pisana i nie zrobiłem nadlewu, czyli wypukłego tego nadruku, tylko wpuszczony wewnątrz tak jakby grawerunek.
w całym serduszku. I niestety ścianki miały blisko milimetra, dwóch i przy moich umiejętnościach konfiguracji drukarki zalewało te litery, ich nie bardzo było widać, także zdecydowałem się na wypukłe i tutaj w międzyczasie będę Wam puszczał ujęcia z tego, jak ten nadruk wygląda finalnie i w czterech podejściach to wszystko się zajęło, także akurat tak padło, że uczyłem się drukowania na serduszku dla dziewczyn, no nie? I też zaraz Wam pokażę, jakie błędy popełniłem i jakie wnioski wysunąłem podczas nadruku, bo musiałem dojść do takich wniosków jak temperatura dyszy, jaką temperaturę stołu trzeba ustawiać, jak schodzić z tempem nadruku milimetrów na sekundę druku odnośnie do temperatury i jakości nadruku. Mówię Wam, tego jest cała masa, także jak ktoś tam sobie myśli, że kupi drukarkę 3D, postawi ją na stole, podłączy, włoży pendrive'a, czy tam czytnik kart pamięci, kartę pamięci z programem i to po prostu pójdzie, to zapomnijcie, nie ma szans. To jest coś dla osób cierpliwych i dla majsterkowiczów, bo te dysze się zapychają, ustawimy za wysoką temperaturę, nie ruszymy wystarczająco szybko z drukiem, dysza może się zapchać, z jakimiś nieczystościami. Mówię Wam, te ewentualności jest thousand normalnie. Okej, i chyba już się nagadałem i powiedziałem Wam w zasadzie chyba wszystko. I pokażę Wam teraz, będziemy atakować, pokażę Wam ten stateczek zwariowany. Nie wiem, o Boże, ile tego jest. Gdzie on jest? Aha, tutaj aż. Dobra, to serduszko wywalę teraz i tu mamy stateczek. Zobaczcie, stateczek sobie nanosimy w ten sposób i pomyślałem, żeby zrobić dwa takie stateczki. Właśnie zrobię jeden tutaj w tym slicerze Cura i zrobię jeden w niskiej jakości, a drugi w super quality. I co ja będę tutaj zmieniał? Niewiele, bo zauważyłem przynajmniej, że ten filament testowy, bo zamówiłem też filament lepszej jakości, odrobinę PLA niż ten, który jest w zestawie razem z moją drukarką. Ten filament przynajmniej tak woli, żeby temperatura stołu była 60, a temperatura na druku przynajmniej 220-230. Ja daję 225 tak pomiędzy i prędkość na druku, że mi się nie śpieszy, daję sobie 50. Tutaj skirt. Tylko podstawa to mi kolega z kanału Hater TV doradził i na razie reszty zupełnie nie ruszam. I na takich dwóch konfiguracjach zrobimy sobie jeden na low quality, a drugi na super quality. O, tak Wam powiem i na koniec filmu zrobimy sobie porównanie. No i jeszcze tak w bonusie, nie wiem czy mi się to uda w ogóle, ja obstawiam, że pewnie nie, może za mało wiary mam w siebie, ale powiem Wam, że zanim jeszcze kiedykolwiek kupiłem drukarkę 3D, marzyło mi się, żeby zrobić coś takiego. Zobaczyłem, wiecie, to był ten moment, kiedy odkrywasz ten sprzęt na YouTube i ktoś robi... i ktoś robi... jest. Coś takiego. I to jest w pełni funkcjonalny w jednym druku klucz francuski. Wyobraźcie sobie. Normalnie kosmiczna sprawa, gadżeciarska rzecz jak nie wiem i chciałbym to wydrukować w ABS-ie, czyli w tym nieco trudniejszym formacie do druku, bo tam już potrzebujemy wyższych temperatur i zadbania o to, żeby temperatura pomieszczenia nie miała żadnych skoków temperaturowych ani ruchów powietrza, bo ABS tego podobno nie lubi. I tym właśnie wesołym akcentem będę kończył tą stronę software'ową, nie będę Wam już orał bani, bo jeszcze sam się na tym za dobrze nie znam i nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzać. Także na tym momencie zakończę i będziemy ruszać teraz do samej drukareczki, także dzięki i zapraszam na zakończenie materiału. Akcja, siemano, i już jestem na tym etapie, że wiem, że umiem lepiej albo gorzej, ale umiem drukować. I pokażę Wam te pierwsze druki, które mi się udało odpalić i tutaj właśnie już mi się grzeje na stole
już wam pokazuję, ten klucz francuski, o którym wspominałem wcześniej. I niestety nie zrobiłem go z ABS-u, bo gdybym miał jeszcze przebrnąć się przez naukę ABS-a, to bym ten film chyba robił ze 2 miesiące. Właśnie stół mi się grzeje, zaraz będziemy go odklejać. A już się nagrzało w zasadzie, zaraz będę odklejał i pokażę wam, co udało mi się do tej pory wydrukować. To jest to serduszko, które wam pokazywałem na... Teraz zrobię lepsze światło. O. To jest to serduszko, które wam pokazywałem, zrobiłem projekcik dla Wioli i Patrycji. Później były kolejne zlecenia, jest Andzia i Wiola jeszcze, kolejne BFF-ki. Tutaj jest stateczek, który zrobiłem jeszcze z tego pierwszego PLA, który dostałem razem do drukarki i widać, że to jest niższa jakość na druku. Fajnie widać te progi, które się pojawiają przy niższej jakości. To są wszystko domyślne ustawienia skóry. A tutaj już widać tą jakość super. Fajnie widać tą strukturę, tutaj praktycznie połysk, widzicie? Niewiele mu brakuje. Tutaj jest jeszcze bardziej chropowato, widać różnicę. A tutaj widać te wszystkie próby, wszystkie, i uwierzcie, ich było dużo jeszcze więcej. I wiecie, co zrobiło największą robotę? Oglądanie tutoriali Artura Pietrzaka. Gość ma kanał na YouTube, prowadzi podobne ma zajawki co ja do druku, drukarkami 3D, drony i tym podobne sprawy. Najważniejszą sprawą było dokręcenie dyszy przy bardzo wysokiej temperaturze, praktycznie maksymalnej, jaką obsługuje drukarka, bo wtedy stal się spręża i nie pozostawiamy szczeliny między tą chłodnicą a dyszą, bo na zimno, gdy się je dokręca, a później po nagrzaniu zostaje szczelina. Tego zupełnie nie wiedziałem i to chyba najwięcej mi psuło roboty tutaj. A teraz się zabiorę za odklejanie tego klucza. Zobaczmy, w tym się wydało. Ała, gorące. Mam go. Pięknie wygląda. Zobaczymy, jak się to uda odkleić od podstawy. Pięknie to wygląda. Lewa strona może nie porywa za bardzo. Ja spróbuję go uruchomić teraz. Musiałem troszeczkę pauzę sobie zrobić dla pewności, żebym wiedział, co robię na pewno, bo szkoda by było tej pracy i kilku godzin drukowania. Także te zabezpieczenia od góry i po bokach muszę powyrywać. To już wiem na pewno, bo widziałem na tutorialu. Okej, to wyleciało. I teraz to mi strasznie ciężko siedzi. O jest, rusza się, jak tam to wyjąłem. Ekstra. Kozacko. Okej, teraz wiem, że tam muszą być jakieś małe mocowania wewnątrz jeszcze. Jak go przekonać, żeby to się zaczęło obracać? Jest. I udało mi się go właśnie zruszyć w końcu. Już wykonuję pierwsze ruchy. Widać to? Widać. Zaraz łapię kontrast. On z tej strony. Czyli ten mechanizm faktycznie działa. Normalnie masakra. Ja i robi pełny obrót. Jest! Działa. Ale gites. Normalnie nie mogę uwierzyć. A, się zacina jeszcze strasznie. Muszę go czymś nasmarować. Ale się rozruszę. Nie będę tym roweru naprawiał, ale niesamowita sprawa mieć taki gadżet w szufladzie w ogóle. Co za akcja. Jest, działa. Widzieliście to? Żaden pic.
Ale się cieszę. Normalnie bosko. Okej, okay, i teraz ostatnie ujęcie jeszcze na rzeczy, którego udało mi się tutaj wydrukować. I inspiruję was wszystkich do działania. I przepraszam, że tyle czasu czekaliście na kolejny mój film. Zobaczcie, jaki kozacki klucz normalnie. Troszeczkę go tutaj pokiereszowałem, bo go nadrywałem. Ten mechanizm nadrywałem, który był zawieszony w środku. Ale nie będzie tego widać. Wygląda niesamowicie. Zobaczcie, bryloczki, stateczki testowe, wszechwidzące oko od Illuminati. Kozacko wygląda też. Okej. Okay. Dobra, i to był po raz kolejny kanał Bazyl TV i spodziewajcie się na moim kanale różnych niesamowitych pomysłów, bo już mam tutaj kolejne projekty, które będę drukował. Na pewno bardziej ciekawy niż ten klucz. Postaram się zrobić coś fajnego. Będą druki z ABS-u i myślę, że drukarka otworzy jakąś nową bramę na moim kanale zwariowanych pomysłów. Także dzięki śliczne, to był kanał Bazyl TV. Dzięki, że po raz kolejny byliście tutaj ze mną. Siemano!